Stella Pack to firma z długoletnią tradycją. Blisko 25 lat funkcjonujemy na rynku. Zajmujemy się sprzedażą, produkcją takich produktów użytku domowego, jak worki na śmieci, jak rękawice, ścierki, zmywaki, papiery do pieczenia. Nasze marki to Stella, Anna Zaradna. Dodatkowo firma nasza zajmuje się sprzedażą i dystrybucją brandu higienicznego, produktów takich jak chusteczki nawilżane, patyczki kosmetyczne, płatki kosmetyczne. Stella Pack to także firma produkcyjna. To jest firma, która opiera swój rozwój, swoją strategię rozwoju na produkcji worków na śmieci, które stanowią blisko 50% naszej sprzedaży. A na czym polega ta produkcja? Ta produkcja polega na odbieraniu odpadów foliowych. Z tych odpadów foliowych produkujemy regranulat, z tego regranulatu produkujemy worki na śmieci. Jest to w pełni ekologiczna produkcja, gdyż zamieniamy odpady, których kupujemy blisko 25 tysięcy ton rocznie. Zamieniamy je na pełnowartościowy produkt, jakim jest worek na śmieci. W różnych kolorach go produkujemy, a nawet pachnący. I to jest taki prawdziwy obieg zamknięty. Dla nas odpad foliowy, odpad, który powstaje, to jest coś bardzo ważnego. My na to patrzymy jak na surowiec, a z tego surowca robimy pełnowartościowe produkty. Po części jest to również taka społeczna odpowiedzialność naszej firmy za ochronę środowiska i za to, żeby tych śmieci było jak najmniej. Również ta społeczna odpowiedzialność naszej firmy przejawia się w tym, że wspieramy bardzo mocno naszą fundację imieniem Agaty Orłowskiej. Mamy blisko 200 dzieci, którymi się zajmuje nasza fundacja i którym pomagamy rehabilitować je i wchodzić w dorosłe życie. Stella zdecydowanie mówi nie dla produkcji worków na śmieci z czystych surowców, a tym bardziej mówi nie dla importu tych worków z innych krajów, które są wykonane z czystego surowca. My jesteśmy takim namacalnym przykładem, że Stella jest w tym obiegu zamkniętym, czyli w momencie, kiedy powstają odpady, one my wytwarzamy też przecież, prawda, wyroby z folii, ale one zawracają po jakimś czasie do naszych zakładów, do zakładów poniatowej, a potem przetwarzamy z tej folii regranulat, wytwarzamy i worki na śmieci. I ten obieg zamknięty to jest najlepsza rzecz, jaka może się wydarzyć dla przyszłości świata, dla ochrony środowiska i Stella jest jednym z elementów tego obiegu zamkniętego. I też proszę nigdy nie utożsamiać, że jeżeli widzimy produkty z folii, to od razu jest to coś szkodliwego. Nie. Jeżeli te produkty są wykonane z regranulatu, pochodzą z recyklingu, to jest prawdziwa ekologia, to jest prawdziwa ochrona środowiska.